Cześć, IT Tech z tej strony. Witam Was po dosyć długiej przerwie w kolejnym odcinku na moim kanale. Trochę mnie nie było, ale wracam już do nagrywania i zapraszam Was serdecznie na test nowego portfela sprzętowego, jakim jest Keystone 3 Pro, portfel nowej generacji. A teraz zapraszam na intro. Na początek mały disclaimer. Portfel ten otrzymałem od producenta na testy, nieodpłatnie. Zaznaczam, że producent nie wpływał w żaden sposób na mój test, na moją opinię. Jest to moja subiektywna, niezależna opinia. Także przechodzimy już teraz do konkretów. Jeżeli chodzi o sam portfel, to Keystone 3 Pro to pierwszy portfel sprzętowy, który zawiera 3 chipy Secure Element od różnych producentów. I tym samym pozwala na obsługę 3 różnych fraz SID na jednym portfelu. To sprawia, że kupując portfel Keystone czy używając go, macie tak jakby z jednego portfela dosłownie 3 portfele, ponieważ jesteście w stanie zapisać na nim 3 SID-y. Także jest to mega fajna opcja. Pokażę Wam to później na filmie, w dalszej części materiału. Na pewno mocną stroną tego portfela jest integracja z najpopularniejszymi software walletami, takimi jak m.in. OKX Wallet, gdzie współpracuje zarówno z rozszerzeniem do przeglądarki, jak i z wersją mobilną. Blue Wallet, wersja mobilna i jeden z najlepszych portfeli według mnie obecnie na rynku, czyli Rabi. I tutaj on działa w wersji tylko i wyłącznie wtyczki, ponieważ Rabi jeszcze nie wypuścił wersji mobilnej swojego portfela. Safe Wallet, tutaj też rozszerzenie plus wersja mobilna oraz wiele, wiele innych. I najważniejszy i najpopularniejszy portfel software'owy, jaki znacie, to oczywiście jest MetaMask. I Keystone 3 Pro jest to pierwszy portfel i jedyny na rynku, który posiada integrację z MetaMaskiem w wersji mobilnej. Dodatkowo portfel działa całkowicie offline, ponieważ bazuje na kodach QR i aktualizacja firmware odbywa się przez kartę microSD lub opcjonalnie przez port USB, co można oczywiście wybrać w ustawieniach, to Wam pokażę również w dalszej części materiału. Korzystając z chwili okazji, chciałem Was tutaj poprosić o łapkę w górę, o zostawienie komentarza dla zasięgu oraz zostawcie koniecznie suba na kanale, tak żeby nakarmić wygłodniały algorytm YouTube'a i żeby film trafił do jak największej ilości osób. Teraz Wam pokażę, jak wygląda konfiguracja portfela Keystone 3 Pro w praktyce, jak można zaktualizować firmware, także zapraszam do dalszej części. Tak wygląda to Keystone 3 Pro. Ja mam akurat personalizowany portfel, jak widzicie, z moim logiem IT Tech. Tutaj znajduje się czytnik linii papilarnych, tutaj jest skaner kodów QR. W tym miejscu jest przycisk włączania i tutaj jest miejsce na kartę microSD. A tutaj mamy port ładowania. Dobra, włączamy sobie urządzenie. Portfel został odblokowany. Ja sobie wcześniej tutaj wgrałem firmware ze strony producenta, także wszystkie tutaj kroki Wam pokażę na ekranie po kolei. Firmware oczywiście ściągamy tylko i wyłącznie ze strony producenta. I teraz, żeby sobie zupgrade'ować portfel, no to przechodzimy do ustawień. Czyli wchodzimy tak, trzy kropeczki, device settings, następnie about, następnie firmware. Ja widzicie, mam tutaj w wersji 1.1.0.2. Wybieramy sobie tutaj metodę aktualizacji. Ja wybieram kartę microSD z racji tego, że nie chcę tego portfela w ogóle podłączać pod komputer. W związku z tym zwiększam bezpieczeństwo. Wiecie, zdarzają się różne rzeczy takie jak, nie wiem, wirusy na komputerze i tak dalej, więc tutaj omijam to. Mam na microSD wgrane firmware. Klikamy sobie. Oczywiście to należy wypakować do głównego folderu, także tutaj wszystko jest w instrukcji krok po kroku, jest to bardzo proste. No i jak już mamy wypakowane, klikamy sobie update. Pamiętajcie, żeby mieć naładowane tak baterie mniej więcej, przynajmniej te na nie wiem 60-70%, zanim zaczniecie, to chyba minimum jest wymagane w granicach 50%. No i teraz klikamy sobie update. Wpisujemy sobie swój kod. OK, i rozpoczyna się kopiowanie tego firmware'u. A chwileczkę to trwa. No i następnie po skopiowaniu następuje samoczynna instalacja.
Okej, mamy zrobiony już tutaj w tym momencie upgrade firmware'u. No, całość trwała około 5 minut, także chwileczkę trzeba było się uzbroić w cierpliwość. No i nasz wallet w tym momencie powinien już być zaktualizowany, co możemy sobie sprawdzić klikając w trzy kropeczki. Device settings, about. I jak widzicie, mamy firmware w wersji 1.1.2. Także jest podniesiony. Przejrzyjmy sobie na szybko tutaj jeszcze ustawienia. Connection, data transfer with USB. Ja tutaj mam wyłączone to całkowicie, jak widzicie, żeby nie można było przesyłać przez kabel. Mogę podłączyć do komputera, ale będzie tylko ładowanie, nie będzie przesyłu danych, dlatego to mam wyłączone. W system settings to mamy wibracje, zweryfikuj swoje urządzenie, to też mamy. Przechodzicie tutaj na tą stronę i skanujecie swoim portfelem kod QR. Tutaj mamy display, kiedy ma się wyłączyć, po jakim czasie portfel. Także mam tutaj po jednej godzinie i po jednej minucie jest tutaj blokowanie. Wallet settings, tutaj możemy sobie zmienić nazwę, jak widzicie. Możemy kasować portfel. Możemy swoją frazę odzyskiwania weryfikować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście jeszcze sobie możemy włączyć czytnik linii papilarnych. I po dodaniu, ja mam tutaj, jak widzicie, dwa odciski dodane. Wybieramy sobie, czy odblokowanie urządzenia ma się odbywać za pomocą właśnie czytnika linii papilarnych. Ja sobie to włączę i podpisywanie transakcji tak samo, czy ma być włączone dla podpisywania transakcji. Można dodawać tam kolejne odciski, jeżeli potrzebujemy. Co jest fajne tutaj w tym portfelu i wyróżnia go od innych portfeli na rynku, to przede wszystkim to, że możemy na jednym portfelu sprzętowym utworzyć aż trzy wallety, które będziecie mieli zabezpieczone sprzętowo. Także mega opcja. Możemy mieć jakby trzy wallety w cenie jednego dosłownie. Klikamy sobie Add Wallet. Wpisujemy sobie hasło. I co istotne, jak widzicie, tutaj jest anotacja, że powinieneś dla każdego portfela mieć osobny PIN, osobny kod. I co najlepsze, jeżeli chcecie odblokować dany wallet, to wystarczy, że wpisujecie dane hasło dla tego walleta. Czyli jak Wam się urządzenie zablokuje, to po prostu wpisujecie dany PIN dla tego urządzenia. Także sprawdźmy w praktyce, jak to będzie wyglądało. No i stworzymy sobie nowy wallet, klikamy create. No i ustalamy sobie jakiś pin code. OK, i możemy sobie nazwać ten nasz portfel. Możemy sobie jeszcze ikonkę dodatkowo wybrać. Dajmy na to, że to będzie, nie wiem, rakieta niech będzie. I nazwijmy sobie go, bo tutaj jest limit 16 znaków, także wpisujemy Keystone-2. OK. Możemy sobie wybrać oczywiście, czy chcemy standardową frazę odzyskiwania, czy chcemy tutaj Shamir Backup. Także możemy wybrać dowolną z tych opcji. Ja sobie wybiorę standardową frazę odzyskiwania. Oczywiście to jest ostrzeżenie, żebyś nigdy nikomu nie pokazywał swoich seedów, nie robił screenshotów i tak dalej. No i widzicie teraz te seedy. Ja oczywiście sobie je zmienię. I utworzę zupełnie inne, także za chwileczkę do Was wrócę. OK, wracam już do Was. Przepisałem tutaj frazę odzyskiwania. Trzeba było w zasadzie nie przepisywać, tylko trzeba było wybrać te wyrazy, które się tam wyświetlały w odpowiedniej kolejności. Oczywiście nie robimy zdjęcia, nie robimy tego, nie wiem, nie trzymamy na dysku komputera i tak dalej. Najlepiej to zrobić na kartce albo na specjalny tablet, taki ognioodporny. To sobie możecie zamówić również na stronie Keystone'a taki tablet, także to jest mega, mega fajna opcja i mega, mega jest to odporne. Dobra, i powinienem mieć teraz dwa portfele. Sobie zobaczymy, ile ich mamy. Device settings, wallet settings. No i teoretycznie powinniśmy mieć dwa portfele. I teraz sprawdźmy, jak przełączać się między portfelami. No bo jak wspomniałem wcześniej, tam było napisane, że jeżeli wpiszemy konkretny PIN, to wtedy nam się odblokuje ten konkretny portfel. No i sprawdźmy to. OK.
Okay. Używam odcisku, to normalnie mi się odblokowuje ten, który ostatnio był wpisany. I teraz zrobimy to samo, wpisując tylko PIN. Wykorzystam druga wersja. I po wpisaniu PIN-u pierwszego od razu przełączyło się na ten właściwy portfel, czyli na Keystone 3 Pro, jak widzicie. I to samo sobie teraz zrobimy na jeszcze raz taką próbę. Wpiszę ten nowy PIN. OK. Dobra, ostatnią cyfrę mogę Wam tutaj zdradzić, także zobaczcie sobie. Wbijamy sobie tą cyferkę i zobaczcie, wchodzi nam na ten portfel drugi. Także mega opcja. Możemy sobie oczywiście jeszcze trzeci stworzyć i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak sobie podpiąć ten portfel z MetaMaskiem mobilnym? To za chwileczkę Wam pokażę. Zobaczcie, Connect Software Wallet, jak sobie wybierzecie. Między innymi posiada on integrację z OKX Walletem, który jest bardzo, bardzo fajny. Tutaj możemy sobie zeskanować go. Zresztą używanie kodów QR jest naprawdę najlepsze. MetaMask mobilny, czy przez przeglądarkę. Blue Wallet, jest też Rabi Wallet, tak jak wspomniałem. Safe, Block Wallet, Solfer, portfel do ekosystemu Solana, XRP, Petra, Fevcha, Zapper, Yearn, SushiSwap i Kepler również jest. Także naprawdę bardzo duża integracja. Tutaj mi proszą, żeby zawsze mieć jak najbardziej aktualny firmware, żeby mieć dostęp do tutaj wszystkich środków. OK, tutaj sobie klikamy, na portfelu klikamy sobie trzy kropeczki, na portfelu Keystone, Connect Software Wallet, wybieramy sobie MetaMask, wyświetla nam się kod QR i klikamy Add Account or Hardware Wallet. Add Hardware Wallet i tutaj podpowiada właśnie Keystone, bo to jest jedyny portfel, który z wersją MetaMask mobilną współpracuje, także klikamy sobie Continue i skanujemy teraz ten kod. Wybieramy sobie konta, które chcemy tutaj dodać. Wybieramy sobie na przykład pierwsze dwa i klikamy sobie opcję Unlock. Jak widzicie, pierwsze konto podstawowe na MetaMasku. Jak odróżnić to, które jest tutaj portfel sprzętowy podpięty, a który to jest MetaMaskowy? No to jak widzicie, pierwsze konto nie ma dopisku Hardware Wallet. Pozostałe dwa, które dodaliśmy, ma już dopisane Hardware Wallet. I teraz jak przełączamy się między portfelami, no to bardzo prosto. Tutaj wybieramy sobie po prostu również tymi strzałeczkami i które konto chcemy sobie podpiąć, to sobie je wybieramy. Jak wysyłać środki na Jana? Tutaj akurat nie mam środków, ale to bardzo prosto. Tutaj klikamy sobie w te strzałeczki, klikamy sobie Send, wklejamy sobie adres w to pole, wybieramy sobie z którego konta. Jak pamiętacie, te dwa kolejne to jest nasz Hardware Wallet. Wybieramy sobie, z jakiego adresu chcemy wysłać. Tutaj nam się podpowiada, który to jest portfel sprzętowy, jak widzicie. Albo software'owy MetaMask, albo hardware'owe konta zaimportowane, czyli możemy na przykład z tego. No i tutaj, gdzie byśmy chcieli to przesłać, to wklejamy. Znaczy, najlepiej jest nie wklejać, najlepiej jest używać właśnie skanera kodów QR. Wtedy macie pewność, że się nie pomylicie, także skanujecie sobie kod QR adresu, na który chcecie wysłać, no i zatwierdzacie sobie transakcję. Odciskiem palca lub PIN-em oczywiście. Jeszcze na koniec filmu mam dla Was miłą niespodziankę, a mianowicie konkurs, w którym do wygrania jest ognio- i wodoodporny tablet na Sidy o wartości $39. Zasady są bardzo proste. Polub i skomentuj ten film. Napisz, dlaczego właśnie Ty powinieneś zostać zwycięzcą. I tutaj zwycięzca zostanie wyłoniony do 2 grudnia, do soboty. I wyniki ogłoszę na moim kanale na YouTubie w zakładce Społeczność oraz na moim profilu na Twitterze X. Także z mojej strony byłoby to wszystko. Dzięki za obejrzenie materiału i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!